Od samego początku istnienia rasy ludzkiej podania o duchach były czymś, co zawsze intrygowało ludzi. Pomimo tylu tysięcy lat rozwoju, nawet i dzisiejsi łowcy duchów, telewizyjni i nie tylko, nie znaleźli żadnego dowodu na to, czy duchy rzeczywiście istnieją, a jedyne, co pokazuje się na światło dzienne, to wątpliwej jakości nagrania dźwiękowe bądź migający miernik pola elektromagnetycznego. W tej sytuacji warto więc zadać sobie pytanie, czym tak naprawdę są duchy. Wiele mitologii traktuje je jako wędrujące dusze zmarłych osób, funkcjonujących w naszym świecie z powodu jakiejś życiowej traumy. Ale co, jeśli odpowiedź może leżeć gdzie indziej? Już od dawna funkcjonuje przecież termin znany jako projekcje astralne. Tego typu zjawy byłyby jedynie konstruktami ludzkiej świadomości, zyskującymi wpływ na świat zewnętrzny za pomocą żyjącego organizmu. Pytanie brzmi, czy żyjący organizm jest rzeczywiście kluczowy do osiągnięcia takiego stanu? Nie można wykluczać, że jak głoszą niektóre religie, dusza opuszczająca ciało zyskuje nowe możliwości egzystencji. A jedną z tych form mogłoby być właśnie projekcja astralna. Niektórzy nie wykluczają też możliwości, że duchy to jedynie rodzaj hologramu stworzonego za pomocą wysoko rozwiniętej technologii obcej dzisiejszym ludziom. Koncepcja ta mocno wiąże się z teorią holograficznego wszechświata, więc o ile nie uznajemy jej za coś sensownego, na pewno trudno byłoby nam w to uwierzyć. Wedle tej myśli, duchy mogłyby być w rzeczywistości jedynie cieniami zdarzeń, które miały miejsce, lub niewykluczone, że dopiero będą mieć miejsce, ale stanowią swoisty błąd w iluzji wszechświata. Jednak co najważniejsze, niezależnie jak podchodzimy do tematu duchów, należy pamiętać jedno. Byty te to nie zabawki, a fenomen naukowy, którego nikt nie potrafi jeszcze logicznie wytłumaczyć. Przyzywanie duchów, choćby i w ramach zabawy, prowadzić może do wielu nieprzyjemnych sytuacji, które obserwować można choćby i w wielu horrorach albo filmach na YouTubie, które bawią się tą koncepcją. Z naukowego punktu widzenia seanse z tabliczką Ouija nie powinny wpływać na umysł uczestników takiego przedsięwzięcia, jednakże biorąc pod uwagę mnogość historii, gdy te zagadkowe istoty zwane przez różne religie demonami bądź bytami demonicznymi doprowadziły realne osoby na skraj szaleństwa, najbezpieczniej byłoby chyba odpuścić sobie tego typu zabawy, a historię o duchach przyjmować jako ciekawy dodatek do naszego codziennego życia.